Pani minister, dowódca uroczystości, podpułkownik Pędzik, melduje kadrę, pracowników i zaproszonych gości na uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich Państwa na Święcie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Święcie ludzi, którzy poświęcają swój czas służbowy, a czasem też swój czas prywatny po to, aby prowadzić szeroko rozumianą działalność służbową związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej, ale i też szerzej rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. W dobie nowoczesnej armii potrzebne jest posiadanie profesjonalnych służb stojących na straży prawa, stanowiących trzon bezpieczeństwa naszych sił zbrojnych. I takim trzonem jest Wojskowa Straż Przeciwpożarowa. Serdecznie panu dziękuję, że wprowadza pan w kolejne dwudziestolecie oddaną sprawą bezpieczeństwa instytucję wojskową. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Pozwolę sobie. Dziękuję bardzo. W imieniu Poselskiego Zespołu Strażaków Największego i też obchodzącego dwudziestolecie swojej działalności w roku ubiegłym na ręce szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej chciałabym złożyć od koleżanek i kolegów posłów najlepsze życzenia. Ta służba strażacka drugiemu człowiekowi jest rzeczą tak samo ważną jak obrona narodowa. Każdego dnia strażacy i żołnierze czuwają nad tym, aby było bezpiecznie w kraju. Za tą służbę przeciwpożarową w wojsku chciałabym na ręce szefa służby złożyć najlepsze życzenia, podziękowania, gratulacje, że udaje się wam być świetnie uzbrojoną służbą i pomagającą nie tylko wojsku, ale również cywilom.